Cześć, tu Crysis i witam was w kolejnym odcinku z serii od Zera do Bohatera, czyli League of Legends. Po rocznej przerwie znowu wracamy takim małym, prostym aramem. Dzisiaj jest ze mną... Boma! Tak, jako Kamilę, mamy do tego The Shapei jako Timo, Chrisma jako Annie, Julian Apostata jako Ashe, czyli mamy mocno taki mocno połkowy team, będziemy przeciwników obijać, mam nadzieję, dosyć mocno. Ashe nie jest tak sama. Przeciwnicy to mają Garena, Mele, Udira Mele, Trynda Mele, Sorakę oraz Dravena na dystans. Większość AD, jedynie Soraka w AP, ale sądzę, że będzie ona jako support. Czemu ona nic nie kupiła jeszcze? Dobra, ja mam Twitcha, który sobie tutaj rzuca truciznę. Mogę stać się niewidzialny i mieć kamuflaż. Okej, okay, dodaję dodatkowy atak speeda mi to. Mogę rzucać śmiercionośną truciznę. Ja sam czytam, bo ja już grałem no, rok temu, więc już nie wiem, jak wyglądają teraz bohaterowie. I zjadam tą trutkę, którą zadałem i... I zabijam. Dobra. Przeciwników jest tutaj 4-5, dobra, czyli jest, bo Tryndamer dosyć długo się wczytywał i nie byłem pewny, czy będzie z nami grać, czy nie. Ale na szczęście z nami tutaj jest. Ałaj, jeba. To jest chamski skill do dobijania. O, oni mnie gdzieś tam... Ja nie wiem, jak ta postać nawet działa. Dibria? Ale coś klikam. Chyba wychodzi. Dobra, dosyć prosty mecz tam wychodzi tutaj. Ale też z drugiej strony mamy taką drużynę, że przeciwnicy zanim do nas podejdą, no to połowę życia tracą. Dobra. Stajmy się niewidzialni. A many nie mam. A ja nic nie mam. No właśnie widzę, może wróćcie tą Kamilą po apceki. Po co to komu? Po co komu żyjecie? Dokładnie. A, myślałem, że będę mógł jakieś trutki pozbierać. Tu dupa. Nie ma. Zginął. Jesteś będzie, wydaje mi się, że spokojny. Dopóki przeciwnicy nie dojdą do wniosku, że mogą nas wejść i nas po prostu pozabijać. Jeżeli wejdą wszyscy naraz, to w tym momencie będzie dosyć śmiesznie. Ale oni wolą po kolei i umierać. No, chociaż z drugiej strony... Ajbaj, za wcześnie. Ajbaj. Z drugiej strony mamy Ashe, mamy Annie, mamy trochę stunów, mamy Teemo z blindem. Więc nie jest im tak prosto. A, mamy martwą Kamilę. Po prostu chciałem go zabić. Teraz Twitch jest w rotacji, to mogę sobie nim pograć. Zabijam mi miniony. Mam R-kę, ale nie wiem, jak ona działa. To większość mojej gry tak jest, ostatnio na Arama.
Zostaw mnie w spokoju, dzięki Timo. Dobry. Trenda zaraz ulti użyje, więc nie wiem, czy to było dobre. Nie użył. Wchodzić pod niego pod wieżę. Au. Dobra, masz Timo tego heala, ja wezmę następnego. Jestem niewidzialny. Surprise! No chodź tu. Jezu Chryste! Au, 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 au. Wow, to było na zasadzie już biegł do mnie, jeden hit i byłoby po mnie. A w tym momencie trutka i... No, chodź tu. A! Dobił mnie już. Już mnie dobił. No trudno. Jeszcze żyje. O, już nie. Dobra, przeciwnicy nam się troszeczkę odbili i nas trochę... Tam Timosa miałeś za sobą, panie Udyr. To jest fajne, zwiększa mi się między innymi atak wręcz. Prawie, że dwukrotnie. Oj, nie chcę żadnego Udyra koło mnie. Dobra, zwiększam swój atak. Range. Shit. Dobra. Za późno, z fraka mogę wcześniej leczyć pana Tryndamera. O. Umrzesz. Od Soraki. Bardziej od wieży. Soraka cię zabiła. Ja wcześniej mówiłem, że ona leczy. I że to wkurzę. Czy... O, ma orakla, on ma orakla, on ma orakla, ja nie chcę żadnych orakli. Goni mnie jakiś Udyr. Dzikus. Nie jestem z siebie zadowolony. Dałbyś jakiś lifesteal może.
niewielkiego tam jakiegoś posiadam, ale... Nie zamszczę się na Soracę. To już tylko chwila. Czekaj! O! Będzie triple? Będzie kwadra? Nie! Zepsuł mi moją kwadrę. Dobra, kwadra jest, ale miała być penta. Mogła być. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego po roku wracam do LoL'a, powody są dwa. Po pierwsze, w tym momencie połowa administracji naszego serwera zaczęła grać w ligę, no więc doszedłem do wniosku, że sobie pogram z nimi. A drugi powód, no jak sami widzieliście, jeżeli byliście na PGA, no LoL dalej był wszędzie, więc doszedłem do wniosku, że sobie trochę pogram, poprzypomnę. Nie gram, co prawda jeszcze w tym momencie jakichś cięższych meczów, nie gram przeciwko, nie wiem, tam rankedów, tylko gram przeciwko botom, aramy. Zarówno na poziomie 30, jak i tutaj na tym 11. Shit. O, w końcu użył ulti. Pierwszy raz? Chyba. Ale gdzieś tam zabić. Powoli wraca. Ja chcę zabić tą Sorakę. Czemu? Bo jej wcześniej nie zabiłem i się wkurzyłem. No to masz. Shit! Jaka strzała! I teraz można skończyć. Dobra, bardzo szybki mecz, bardzo krótki mecz. Prosty mecz, szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie trochę trudniej. No ale jakiś tam powrót, trzeba powolutku wracać. Dobra, sądzę, że to na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. W tym momencie widzicie czarne tła, ja sobie wybieram, powinienem wybrać komu dać plusika, a w sumie nie wiem komu dać plusika. Timo mnie ratował, więc Timo dostanie plusika. Wiesz co? Przechwytywanie łokna. Okej. O. W sumie nie pomyślałem o tym, że coś takiego mogę wam tu pokazać. I to. Na sam dół. Dobra. Wbiłem 12 w tym momencie poziom. A w taki sposób pokazują się statystyki. Damage. No więc Asha zadał. W sumie to mnie trochę dziwiło. Myślałem, że będę nad Asha, ale trudno. Dobra, tak czy jak to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc w tym momencie trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! No cześć.